Jeśli nie stać was na wsparcie, kiedy przegrywamy, nie macie prawa wspierać nas, kiedy wygrywamy. Paulo Coelho. Wczoraj tutaj do Nowego Dworu Mazowieckiego dotarliśmy razem z drużyną MKS-u Limanowi-Szubryt. Z tego pobytu oczywiście będzie dostępny reportaż. Aktualnie o godzinie 10.30 autobus z zawodnikami Limanowi wyruszył spod budynku klubowego w Limanowej do Krakowa. Tam czekała pozostała część drużyny z Dariuszem Sieklińskim na czele. Do Nowego Dworu Mazowieckiego mamy niewiele ponad 450 km. Do piłki jednak chyba podejdzie Arturski Batak, zdecydował się na strzał. Dobry strzał po ziemi, tam gdzieś jeszcze piłka skozłowała przed Domżałem, ale tutaj refleksem wykazał się golkiper gospodarzy. Panowie! Słuchamy. Po 15 minut jeszcze będziemy jechać. Za 15 minut jesteśmy w hotelu, rozpakowujemy się. Humor zawodników Limanowi nie opuszcza. Każdy z nich chce zająć czymś czas. Dlaczego masz takie duże oczy? To bardzo dobrze. Zobaczcie, co podczas 5 godzin podróży robią zawodnicy Limanowi. Pierwsze zapytamy Pawła Pyciaka, który jest tutaj najbliżej nas. Paweł, co robi się podczas tak długiej podróży, jak chociażby, no 5 godzin, jest chyba o czym rozmawiać. No jest oczywiście o czym rozmawiać. Podczas podróży gramy w karty, słuchamy muzyki. Ja akurat próbuję grać w karty, bo niestety przegrywam za każdym razem. Dlatego koledzy się ze mnie śmieją z tyłu. Najbardziej bramkostrzelny zawodnik Limanowi, Wojtek Dziadzio, czyta książkę. Zapytajmy Wojtka, o czym ta książka jest. No akurat to jest książka troszkę o futbolu, w zasadzie o przeżyciach zawodników z Premier League. Jutro gramy mecz z Nowym Dworem. Podczas oczywiście części świąt to jakoś wpływa na ciebie jako zawodnika? Znaczy, myślę, że nie, bo taki, że tak powiem, zawód w cudzysłowie na tą chwilę sobie wybrałem, więc jest to część mojej pracy, więc muszę to zaakceptować, że czy święta, czy weekendy jednak poświęcone są właśnie na mecze, a nie na spędzanie jakoś fajnie wolnego czasu. Jest okazja porozmawiać o tym meczu, czy dopiero to rozmawiacie, jak przyjedziecie już na samo miejsce? Wiadomo, że między sobą też przewiniemy różne tematy na temat meczu i postaram się tak jakby, no, rozpracować przeciwnika. Na pewno to trochę pomaga. Artur Skiba i Mateusz, nie chciał panowie jutro ważny mecz i dla was, i dla kibiców w Limanowej. Jak podchodzicie do takiego sportowego pojedynku w tak wyjątkowym czasie jako święta, Artur? Myślę, że no, postawę boiskową, to, że akurat będą święta, są dzisiaj, będą jutro, nie może to mieć żadnego wpływu. Wiadomo, że chcielibyśmy spędzić ten czas z rodzinami, no ale jesteśmy, powiedzmy, profesjonalistami. Staramy sobie jakoś tam urozmaicić czas. Każdy stara się go urozmaicić na swój sposób. Jedni grają w karty, jak tam wiadomo, koledzy z tyłu, większa grupa. Drudzy czytają książki, niektórzy tam, nie wiem, zajmują się czymś na tabletach, grają w różne gry. Także każdy tam na swój sposób jakoś stara sobie zagospodarować swój czas. Co ty robisz podczas tak długiej podróży? No to teraz akurat spędzam czas przed książką, bo matura zbliża się, no i pasuje coś ogarnąć do tej matury. No a później, a tak to rozrywki głównie, jakieś granie w karty albo granie na telefonie, różnie. Plany na przyszłość? Studia? Studia na pewno. Jakie? No jeszcze nie jestem pewien do końca, ale chyba w kierunku sportowym raczej będę chciał się rozwijać. Ja na pewno dużo odpoczywałem, słuchałem muzyki, trochę z mamą też tutaj porozmawialiśmy sobie. A tak to w sumie
Nic. Momo, zapytamy, jak tutaj z kolegą się rozmawia i o czym rozmawiać? No, o wszystkim pogadamy. Maszyn. O maszynę. Nie, no tak na spokojnie. Muzyka, czasami SMS-a, pogadasz przez telefon, żeby wiesz, czas jak najszybciej mija, nie? Czasami gdzieś tam pochodzisz z kolegami, albo sobie zrobisz kawę, albo coś tam. Ogólnie na relaks, spokojnie, no, żeby się bardziej koncentrować też przed meczem. Zdradź lekturę, o czym ta książka jest. Oczywiście, dopiero moja lektura na wyjazd, ja Ibra. Zapowiada się ciekawie, dopiero zacząłem czytać. Józek, ty do Limanowi dołączyłeś teraz na wiosnę. Jak cię chłopaki przyjęli? Przyjaźnie przyjęli mnie, w dobrej atmosferze i myślę, i muszę im tylko podziękować za to, że tak ciepło zostałem przyjęty i drużyną jestem po nieudanej najpierw wizycie, ale wszystko dobrze się skończyło. Pilota też może. Pan Marian, kierownik drużyny, nic nie mówi. Kierownik modlitewnik musi być. No i macie jakąś książkę? Z pana jest coś? A, ja nie spałem, ja sobie słuchałem. Pudy. Godzina 19, właśnie kilkanaście minut temu dotarliśmy do Czosnowa, miejscowości położonej 10 km od Nowego Dworu Mazowieckiego. Jutro w tym mieście podopieczni Dariusza Sieklińskiego zmierzą się z miejscową drużyną Świtem. Teraz drużyna Limanowi kwateruje się w hotelu, który za mną państwo widzicie. O godzinie 19.30 kolacja. Po kolacji wszyscy wspólnie udadzą się do kościoła, bo to przecież dzisiaj Wielki Piątek. Pomimo refleksji i zadumy Wielkiego Piątku nie obyło się bez akcentu piłkarskiego. Okazało się bowiem, że proboszcz parafii ksiądz kanonik Jan Kozub również pasjonuje się piłką nożną. Po krótkiej rozmowie z księdzem kanonikiem w końcu udało nam się również porozmawiać z trenerem Dariuszem Sieklińskim oraz kierownikiem klubu Marianem Wroną. 22 lata jestem trenerem i raz tylko mi się zdarzyło w 1994 roku, gdzie pracowałem w Krakowie i z młodzieżą byliśmy na turnieju wielkanocnym we Włoszech. I to jest jedyny czas i drugi, gdzie święta no, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty spędzamy poza domem. Jest to no, całkiem inny wyjazd od tego, od tych wszystkich, które wyjeżdżamy dwudniowych, dlatego że jest to okres świąt, jest to taki spokojny wyciszenia. Nie wszyscy mieli w tym czasie nawet czas, żeby się przygotować do świąt i dlatego nam się bardzo fajnie złożyło, że bardzo blisko jest Kościół, zresztą tak mieliśmy tutaj zaplanowane. Trafiliśmy na fajnego proboszcza, część, która się nie zdążyła jeszcze przed świętami wyspowiadać, zdążyła właśnie dzięki uprzejmości tego proboszcza wyspowiadać się. No jest to taki czas dzisiejszy, liturgia Wielkiego Piątku, no śmierć Pana Jezusa tak wyzwala taki jakiś wewnętrzny spokój i taką siłę w nas wszystkich. I to jest dobre, a z drugiej strony no przykro, że się nie jest z rodziną, ale mówimy też dla siebie, stanowimy taką rodzinę, tą piłkarską. Działam w tym klubie już od 15 lat, także no, pamiętam całą historię od A-klasy do dzisiejszej drugiej ligi. Na dzisiaj odpowiadam za to, żeby w tej drużynie organizacyjnie to wszystko podogrywać, włącznie z wyjazdami, taki na przykład jak dzisiejszy, no i jutrzejszy mecz, po prostu przebieg meczu, przygotowanie dokumentacji meczowej i w trakcie meczu jesteśmy tu między innymi razem z trenerem i z całą ekipą na ławce. Wiadomo, że z ławki to się troszkę inaczej przeżywa ten mecz niż z trybun, no ale jak mówię, jesteśmy razem w tym okresie świątecznym tutaj. Rodziny zostaje w domu, troszkę wiadomo, że ten harmonogram rodzinny się troszkę zmienił, ale jak mówię, wrócimy w niedzielę, akurat myślę, telefon miałem od córki, czy na śniadanie tata zdąży, więc myślę, że na śniadanie w niedzielę zdążymy, wielkanocne.
i oby ten jutrzejszy dzień przyniósł zwycięstwo, to będziemy wracać rzeczywiście w świątecznych nastrojach i tego myślę nam wszystkim trzeba życzyć, bo to jest najważniejsze na jutro. Później na spytki wzięliśmy Radka Kulewicza, Arka Serafina i Damiana Majchera. Dlaczego się przydamy? Czym ten mecz będzie jutrzejszy dla Was? Dla nas meczem o 3 punkty na pewno. Tak to traktujemy jak każdy inny mecz, ale myślę, że musimy się spiąć bardziej niż na meczach wyjazdowych, ostatnich przynajmniej. Nie możemy stracić bramki, musimy o jedną strzelić więcej niż przeciwnik. Właśnie czy to, że ten mecz rozgrywacie wielką sobotę, to w jakiś sposób wpłynie na Waszą postawę w boisku? Będziecie gdzieś tak bardziej refleksyjni czy dynamiczni i no, będziecie myśleć o tym meczu? Myślę, że wielkiego znaczenia to nie ma dzisiaj już. Odwiedziliśmy kościół, pomodliliśmy się za bliskich, za rodziny, a teraz wszystko w naszych głowach i w nogach. Jestem tutaj, bo nikt mnie do tego nie zmuszał, żeby tu przyjeżdżać. Mogłem być w domu, mogłem siedzieć z rodziną, ale... No, jesteś drugą wyrażą. Teraz też jesteś z rodziną. Tak, ty jesteś moim bratem. Znaczy, ty jesteś siostrą. Znaczy ja chciałem tu być ogólnie, chciałem przyjechać, nie chciałem wypadać z rytmu takiego meczowego właśnie, robić sobie wolne, długi czas, taki nawet mogłem gdzieś wyjechać, odpocząć i tak dalej, ale wolałem być z chłopakami, wolałem właśnie czuć ten klimat tych meczów, tej takiej adrenaliny przedmeczowej, której pewnie by na pewno nie było, bo wiemy, że te święta to jest taki okres myślenia, spokoju. A no tutaj trochę jakby nie patrzeć, tego się nie odczuwa, bo każdy w głowie ma to, że no jutro jest robota do wykonania. Trzeba wygrać ten mecz. A w domu pewnie bym myślał, że jutro muszę iść poświęcić jajko. Przed każdym meczem trzeba się spiąć. No to myślę, że to chyba jak dla mnie to nie robi żadnej różnicy, czy to są święta, czy nie. No wiadomo, że wolałbym być w domu teraz, no, ale to też jest fajnie. Godzina 22:00. Korytarz w hotelu, gdzie niegdzie słychać jeszcze szept rozmów, ale to już jest przecież cisza nocna. Taktyka jest. Jak widać, drużyna jest uzależniona od pasjansa. Tak? W jakiej formie ten pasjans? W formie kardio jak zawsze. Ale myślę, że lepiej tutaj nie zaglądać. Każdy ma swoją strategię na pasjansa. Taktyka jest dobra, ale nie lubię jej zdradzać. Wszyscy siedzą na kurniku. Jeden drugiemu pomaga od początku do końca, jeden drugiego wspiera, dużo mówimy do siebie. Po prawej stronie Majer, Darek, Kula, Igor, dwóch defensywnych, Czajnik, Skiben, przed nimi Pietli. Do rozpoczęcia meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki pozostało 2 godziny. Taki pewnie oto stroik wielkanocny już jest na Państwa stołach wielkanocnych. My również udajemy się z drużyną Limanowi na stadion Nowego Dworu Mazowieckiego. A teraz chciałbym Państwu przedstawić kogoś specjalnego. Ktoś, kto nas obwozi po tych wszystkich miejscowościach, gdzie drużyna Limanowi rozgrywa swoje spotkania. Ja pozwolę sobie ten koszyk odłożyć. I podchodzimy do Pana Józefa Tokarza. Panie Józefie, dzisiaj specyficzny dzień, Wielka Sobota, a Pan z drużyną Limanowi. No niestety, bo ja jego Boże, kilkaset kilometrów z nimi już przejechałem. No i spędzam z nimi jako kibic mecze. No i przez to zdecydowałem się i jadę. I nie ma, że Wielka Sobota czy Wielki Piątek. Czego Panu życzyć w te święta? No bo będziemy pewnie wracać już gdzieś pewnie w okolicach północy, może 2 godziny. No przede wszystkim wiem, zdrowia i... No i szerokiej drogi. No. W takim razie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. I życzymy sobie bezpiecznego powrotu. Dziękuję. A my zaraz będziemy się już tutaj pakować do samochodu, do autobusu, który właśnie będzie prowadził pan Józef Tokarz. Wcześniej zjedliśmy krótkie, treściwe śniadanie. Byliśmy również u Piotra Kępnego, który tutaj jest masażystą zawodników drużyny Limanowi. Mam nadzieję, że spotkamy się za 2 godziny na stadionie Nowego Dworu Mazowieckiego. Ruszamy na podbój. Tego do miasta. Jak
nie znajdzie. Rozpoczyna się mecz. Pierwsze jego minuty spokojne w wykonaniu obu zespołów. Na pierwszą bramkę czekamy do 28 minuty. Choć teraz jest bardzo niebezpiecznie i będzie bramka, tak, mamy 29 minutę spotkania. Na listę strzelców wpisuje się Damian Szubrytos. Na szczęście wyrównuje Arek Garzeł. Dośrodkowanie jednak nie po ziemi, piłka, strzał, bardzo ładna bramka Arka Garzeła, mamy 41 minutę, świetny ten rzut wolny został rozegrany, aż tutaj widzę w oczach zawodników z Limanowej radość, bo te pokrzyki tutaj z prawej strony od trenera Sieklińskiego pomogły, a teraz mamy bramkę i jeden. Michał Woś kończy spotkanie w Nowym Dworze Mazowieckim. Padł dzisiaj wynik, można rzec, hokejowy. Limanowa. Pierwsza połowa kończy się remisem, a cały mecz w Nowym Dworze wynikiem remisowym 3-3. Dośrodkowanie, tam skaczą zawodnicy, jednak bramka Szabata, mamy 47 minutę. Przemysław Szabat wpisuje się na listę strzelców. Świetne zagranie do Pawła Pyciaka, Paweł Pyciak obok niego, Drwęcki, świetny strzał Pawła Pyciaka, piękna bramka. Proszę Państwa, piękna bramka, Paweł Pyciak wpisuje się na listę strzelców, świetnie to Paweł zrobił, wypatrzył tam Karola Domżała, że ten kryje krótki słupek, krótki róg i teraz rzeczywiście ta bramka mogła się podobać. Nowotka zdecyduje się na strzał, ale i bramka, to co było tutaj rzeczywiście do przeze mnie przewidzenia, Przemysław Szabat strzela swoją drugą bramkę. Artur Skiba do środka, do Radka Kulewicza, teraz Limanowianie, do Wojtka Dziadzio, Wojtek Dziadzio strzela, tak jest, bramka, proszę Państwa, 88 minuta, Wojtek Dziadzio, świetnie rozegrany taktycznie ten rzut wolny, widać było, świetne zagranie Radka Kulewicza dzisiaj w Nowym Dworze Mazowieckim, ma 6 bramek, 88 minuta, przypominam, Wojtek Dziadzio, pierwsza bramka Wojtka Dziadzio na wiosnę, wpisuje się najlepszy strzelec Limanowi na listę strzelców w dzisiejszym meczu i mamy wynik remisowy. Jednak najważniejszą informacją tego dnia był dla nas stan zdrowia Jacka Pietrzaka. W feralnej 61 minucie po tym faulu Domżała, którego sędzia jednak nie zobaczył, boisko opuszcza napastnik Limanowi, który karetką zostaje odtransportowany do szpitala na warszawskiej Pradze. Na szczęście kontuzja Jacka nie okazała się aż taka groźna. W drodze powrotnej napastnik Limanowi z założonego gipsu zrobił użytek, a koledzy z zespołu, kierownictwo klubu oraz nasza redakcja złożyła Jackowi autografy. Przed nami droga powrotna do domu, do pokonania znów ponad 400 km. Myślami jesteśmy już przy kolejnym meczu z Radomiakiem, ale to już będzie zupełnie inna historia. Nie macie latarki koło ulicy domu? Fajnie świecą, nie? Tak. Co na środku świata świecą? No i coś takiego powoli, dobra?